Passes to Morgan, passes to Gibson. Oh, it's in the back of the net. I don't believe it. Let's go! Witam wszystkich retromaniaków kanału najlepszego na świecie, czyli Retro Borsuk i Montek. Widzę po kanale i widzę po waszych komentarzach, że jestem znana i lubiana, co mnie wcale nie dziwi. Ale gdyby się zdarzyło tak, że ktoś z was mnie nie kojarzy, to zdradzę, że jestem od kołyski fanką Cera, czyli to ja, Janka Janeczka. Chciałem was bardzo serdecznie zaprosić do Borsuczej Nory. Na 22 października startujemy o godzinie 15. Drugie Mistrzostwa Świata w Sensible World of Soccer. Tak jak mój ulubiony zapowiadał rok temu, przy pierwszej edycji, tak też się stało. Czyli, wyliczając po kolei, było kulturalnie, nie było alkoholu i tak jak Ceł zapowiedział, tak też się stało i wygrał te rozgrywki. W tym roku chciałam ja zdobyć złoty medal i go zdobędę. Udowodnię wszystkim niedowiarkom, że jestem równie dobra jak on lub nawet lepsza. Dlatego, kochani moi, serdecznie zapraszam. Musicie tam być. Wszystkie ręce i oczy na pokładzie. Pamiętajcie, 22 października, Borsucza Nora, godzina 15. Startujemy z drugimi mistrzostwami świata Sensible World of Soccer. Co mogę zapewnić? Spokój, spokój. Morze gorzały, tonę koksu i moje zwycięstwo. Po chłopach. Na koniec chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o moją wygraną, przeznaczę ją na upojną noc z Ceru na Sopockim Molu. Jeszcze jedno, gdybyście się zastanawiali, o co chodzi, nic takiego. Po prostu zacięłam się przy goleniu. Liczę na was i tym razem 200 osób musi pęknąć na liczniku. Do zobaczenia w sobotę. Jakie okno, ciao. Panowie! Dycha! Jedziesz z nimi! Po! Oj, krycha, błąd! Ale szczęsny powrunął! Fło, jak na kapitanie Tsubasie. W środek. I podkręta! Pół! Mimik! Leci tam. Pokazuje. Wojtek, brawo! Wreszcie coś bronisz. Pierwsze mistrzostwa, na których bronisz. Tak to zawsze masty były. Poszedłeś na grzyby albo na fajkę. A tu dziesiątka z dyst... Ja ciebie, jaka poprzeczka! Jasna morda! Ajajaj, milimetry! Tu siódemka, to znowu Milik. Chwycił się za głowę, tak jak w jego stylu. Kurczę, minimalnie przestrzelił. Kurde, koniuszki palców normalnie tam były bramkarza. Ja ciebie co piątek zrobił? Odebrał obrońcy piłkę i... I poszedł. Messi mówi, what the fuck is that? Co tu się kurwa dzieje? Grać, chłopaki. A oni... Karakan, weź się w garść. Jest! Piątek, mecz życia! Piątek na okładkach wszystkich pism w Polsce! I jest Milik! Jest! Jak to wpadło? Jak to wpadło? Zobaczmy, czy obrońca bił samobuja? Chyba tak. Chyba bramkarz wypluł, a od obrońcy się odbiło. Dawaj, lewy! I lewy w końcu! W końcu tak mocno pierdyknął, że przełamał ręce bramkarzowi. Jeszcze i... I proszę państwa, co tu Lewandowski zrobił normalnie jak w Barcelonie? Tu przejął gościa jednego, pyk, pyk i przerzutka jak Tomek Frankowski w najlepszych latach. Mają to... I zawiesina! Jest zawiesina techniczna z 27 metrów! Dega nie wie, co się stało. Podmuch wiatru czy coś? Nie, to lewy z Barcelony. I lewy od razu! Tsubasa! Mu się przypomniał, jak młodość oglądał. Jedziesz i tu Milik chyba z dziesiątką.
odkręcił. Fuuu, Schmeichel nie wie, co się dzieje. 8 minuta, 2-0. Na lewego. I lewy w 90 na 3-2, co się dzieje? Uch, mi się w głowie zakręciło. Mamy to!